Pani Celina przez wiele lat pracowała w służbie zdrowia i nie miała czasu na życie prywatne. Odkąd przeszła na emeryturę, nie narzeka na brak zajęć, które sprawnie układa w swoim harmonogramie dnia. Potrafię sobie zorganizować czas tak, żeby rano polecieć na przykład do leśnicy, do lasu na 2-3 godziny, wrócić o 14 późno jakieś spotkania, a wieczorem jeszcze na koncert gdzieś polecieć. Jak przyznaje pani Celina, emerytura nie jest straszna, a to, że na niej przebywa, stanowi naturalny element życia każdego człowieka. Była młodość, to tak jak kwiat, prawda? Był wiek dojrzały, kwiat się rozwinął, no i przychodzi ta jesień, tak samo jak kwiat gubi płatki. W związku ze zmianami przepisów dotyczących wieku emerytalnego, dolnoślązacy chętnie chcą przejść na wcześniejszą emeryturę, o czym świadczy liczba wniosków emerytalnych przyjętych przez ZUS. We wrześniu prawie 20 tysięcy dolnoślązaków zdecydowało się na to, żeby złożyć wnioski emerytalne po raz pierwszy, czyli są to osoby, które potencjalnie skorzystały z tego obniżonego wieku emerytalnego, albowiem od października, czyli od kilku dni mamy nowy przepis, który mówi, że kobieta idzie na emeryturę mając 60 lat, mężczyzna mając lat 65. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę, a następnie po osiągnięciu wieku emerytalnego, seniorzy mają możliwości dorabiania. Jednak jak przyznają ci, którzy już są na emeryturze, nie na wszystko mają czas. Przede wszystkim pozbywam się samochodu, przesiadam się na rower i jeżdżę po Wrocławiu rowerem. Dzięki temu czuję się zrelaksowany. Ciągle brakuje mi czasu na różne rzeczy, choćby na książkę, na dobry film. Chodzę na tańce do klubów seniora, no i jeszcze zajmuję się wnuczkami. Czyli nie nudzi się pani na tej emeryturze? Nie nudzę się, a jak skończę, to wybieram się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. A jaki kierunek? A nie wiem jeszcze, nie wiem. We wrześniu zainteresowanych wcześniejszym przejściem na emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie brakowało. Obecnie wniosek emerytalny można złożyć w niespełna kilka minut. A kto złoży wniosek w październiku, również otrzyma pieniądze w tym miesiącu. W tej chwili średni czas oczekiwania to jest zaledwie 4 minuty. Czasami przychodzimy, mamy sprawę załatwioną od ręki. Rzeczywiście pierwsze dni września to był dla nas totalny Armagedon, ponieważ kolejki były bardzo długie i poczekać trzeba było nawet w granicach 1,5 do 2 godzin. W ciągu miesiąca w całej Polsce ZUS przyjął niespełna 280 tysięcy wniosków emerytalnych, w tym prawie 200 tysięcy związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Piotr Błachut, Echo 24.